Cześć, witajcie na kanale Tylko Czytam. Ja mam na imię Monika i dzisiaj zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie 2021 roku. Mój rok czytelniczo obfitował w literaturę dziecięcą i literaturę polską, pisaną przez polskich autorów. I były to zarówno reportaże, jak i powieści. Zaraz Wam wszystko opowiem. Przeczytałam 66 książek i razem ponad 23 tysiące stron. Mam mnóstwo notatek i oczywiście pozwólcie, że będę się tymi notatkami wspomagać, ponieważ też nie wszystko pamiętam. I nie ukrywam, że nagrywam ten filmik już drugi raz. Telefon mi odmówił posłuszeństwa. I doszłam zaledwie do połowy i ta połowa już trwała prawie pół godziny, więc nie chciałabym też, żeby ten film trwał godzinę albo dłużej. W związku z tym będę się po prostu streszczać. Podzieliłam dzisiejsze podsumowanie na trzy części. Ogólnie na literaturę zagraniczną, polską i dziecięcą. Z literatury zagranicznej nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić. Nie przeczytałam za dużo takich autorów zagranicznych i większą część przeczytałam w pierwszej połowie roku, kiedy to nagrywałam filmy na kanale Tylko Czytam i na tym kanale te filmy możecie sobie obejrzeć. Więc tylko zasygnalizuję, że przeczytałam Terego Pratchetta, kolejne powieści ze świata dysku, bo wiecie, że lubię ten świat i mam takie zobowiązanie czytelnicze, że wszystkie części przeczytam sobie po kolei. W tym roku były to Mord, Czarodzicielstwo, Trzy Wiedźmy, Piramidy, Straż, Straż, Eryk, Ruchome Obrazki. Teraz jestem na kolejnym tomie, który nosi tytuł Kosiarz. O samym świecie dysku też już nagrywałam taki mini poradnik, więc chętnych oczywiście odsyłam do obejrzenia. Kolejną moją zagraniczną książką były Niebezpieczne związki i o tej książce już mówiłam. Bardzo mi się podobała. To jest literatura epistolarna, pisana w formie listów. To jest typowy klasyk z XVIII wieku. Książka o miłości i zemście. I dalej chcę odkrywać francuską literaturę klasyczną. Mam nadzieję, że polecicie mi jakieś fajne powieści. Również próbowałam odkryć angielską literaturę klasyczną i tu miałam nieudane spotkanie z Karolem Dickensem, bo przeczytałam Opowieść o dwóch miastach i mi się nie podobała. Kolejne książki to były dwa reportaże, Zła krew i Rok wśród pingwinów. I ta Zła krew, muszę Wam powiedzieć, że do dzisiaj we mnie jeszcze rezonuje, chociaż minęło już tyle miesięcy od lektury, ale gotuje się we mnie krew, jak sobie pomyślę, jak ktoś mógł przez tak długi czas oszukiwać ludzi i był po prostu bezkarny. A o czym jest ta książka, jeżeli jesteście zainteresowani, to też odsyłam Was na kanał. Recenzja jest na kanale. Kolejną książką był Waverley i tutaj też przy okazji literatury o Szkocji opowiadałam o tej powieści, więc też nie będę tutaj więcej się rozwodzić. Przesłuchałam Alchemika Paula Coelho i muszę Wam powiedzieć, że przejrzałam sobie Lubimy Czytać i tam na Lubimy Czytać ta powieść ma bardzo niskie notowania. Tak jakby nie przypadła czytelnikom do gustu. I teraz zastanawiałam się, co mogłoby być tego przyczyną. No mi akurat podobała się ta książka, ale bardziej chyba właśnie dlatego, że przesłuchałam ją w formie słuchowiska, gdzie był podział aktorów na role, gdzie była oprawa muzyczna, gdzie ta opowieść po prostu płynęła, wpadała w moje uszy sama. No i ogólnie, tak jak sobie potem pomyślałam, to była jedna z lepszych książek, które w tym roku wysłuchałam, jeżeli chodzi o literaturę zagraniczną. Także Alchemik, Paulo Coelho.
Homo Deus, krótka historia jutra, to było moje kolejne spotkanie z Hararim. Nie wiem, czy mówiłam, pewnie nie, bo chyba nie miałam tutaj okazji. Jestem wielką miłośniczką Sapiens i otworzył mi Harari oczy na wiele spraw, zresztą pewnie wielu czytelnikom. No, książka jest bardzo popularna i osiąga wszystkie te listy bestsellerów. Ja też mam ją na swojej półce w formie e-booka i czasami muszę Wam powiedzieć, że do niej wracam. Nawet też sobie wysłuchałam Sapiens, ale właśnie nie wiem, czy wysłuchałam. Nie chcę Was teraz wprowadzać w błąd, ale na pewno słuchałam Homo Deus i już tutaj nie ze wszystkimi teoriami się zgadzam. Niektóre rozdziały mi się też dłużyły, więc już nie była takim płynięciem przez tą historię ludzkości jak pierwszy tom. I jeden dzień w starożytnym Rzymie i to jest książka, którą mogę Wam z całą świadomością polecić jako bardzo fajną przygodę z historią. To jest akurat historia starożytnego Rzymu, gdzie poznajemy samo miasto Rzym i jego mieszkańców w 115 roku naszej ery, kiedy cesarstwo było u szczytu potęgi, rządził cesarz Trajan, a my poznajemy świat w 24 godziny. Ta jest na pewno w topce mojej zeszłego roku. I tak naprawdę z tej zagranicznej literatury to tak, żeśmy szybko przelecieli przez wszystkie moje te książki, które są warte wspomnienia i warte, żeby o nich tutaj powiedzieć. Jeżeli chodzi o literaturę polską, to tutaj mam dużo więcej do powiedzenia i dużo więcej przeczytałam, ale pozwólcie, że żeby właśnie ten film nie trwał nie wiadomo ile, to ja po prostu o niektórych tylko wspomnę. A więc na fali serialu Netflix przeczytałam kolejny raz Wiedźmina. Sagę pierwsze dwa tomy, ale opowiadania przesłuchałam w audiobooku. Polecam je zawsze i wszędzie i wszystkim. Język Sapkowskiego, jego budowanie zdań, budowanie atmosfery, te niedomówienia, niedopowiedzenia, to wplatanie takich oczywistych mitów i historii w swój świat, no, fascynuje mnie niezmiennie od lat. Serial już mniej, natomiast Sapkowski jako autor bardzo mi się podoba i słucham teraz w audiobooku jego Narrenturm i też jest fajnie zrobione w formie słuchowiska, czyli nie, że czyta lektor, ale jest z podziałem na role. Z jakimi autorami zetknęłam się jeszcze w 2021 roku? Z Anetą Jadowską. Przeczytałam jej Trup na plaży, Martwy sezon, Denat wieczorową porą. To jest taka kryminalna historia o Magdzie Garstce, która postanawia przeprowadzić się do Ustki, do babci prowadzącej pensjonat. No to są takie kryminały z wątkiem obyczajowym do przeczytania raz, tylko raz. Przeczytałam książkę Dzikowy skarb Karola Bunsza i to była dla mnie taka podróż sentymentalna, śladami pierwszych piastów. I na fali tego również sięgnęłam do książki Elżbiety Herezińskiej Wojenna korona. To jest czwarty tom przygód o Władysławie Łokietku. Jest jeszcze piąty, Odrodzone Królestwo, ale na razie przeczytałam ją tylko w połowie, więc jakby temat otwarty. No, dłużyły mi się te książki, nie wiem czemu, ale jakoś ten Dzikowy skarb chyba bardziej mi się podobał. Chociaż mam bardzo takie dobre zdanie o pani Herezińskiej. Sięgnęłam również po książki Joanny Chmielewskiej i tu przeczytałam Nawiedzony dom, Wielkie zasługi i skarby. To są trzy tomy z serii o Pawełku i Janeczce i ich psie Habrze. Tak, pies Haber. To też była taka podróż sentymentalna. Przeczytałam też Kraszewskiego. Kraszewskiego czytałam tak naprawdę po raz pierwszy, a to za sprawą Esy z kanału Esa Czyta. Ona zawsze zachwyca się tym Kraszewskim, opowiada o nim, kupuje książki, nawet robiła recenzję książki Hołota i ja tą Hołotę też przeczytałam, a oprócz tego przeczytałam Kamienica w Długim Rynku.
gdzie akcja dzieje się w Gdańsku, czyli to była taki lokalny mój patriotyzm. I jeżeli chodzi o Kraszewskiego, to oczywiście jego powieści mają swoje mankamenty, ale mi się dobrze czytało i ja jestem na tak. Następnie Mira, po prostu kobieta Agnieszki Janas. To jest pozycja, którą warto polecać. Jest to opowieść o Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej. To jest wybitna aktorka, tancerka i w ogóle gwiazda kina i estrady przedwojennej. Założyła zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, ale powieść o niej jakby nie dochodzi tak za bardzo do tych czasów współczesnych. Mam nadzieję, że autorka się pokusi i napisze drugi tom. Pani Agnieszko, czekamy. Natomiast dowiedziałam się, że Mira Zimińska była kolekcjonerką sztuki, taką bardzo barwną osobowością, znawczynią mody, czego wcześniej oczywiście nie wiedziałam. Z książek dotyczących dwudziestolecia przeczytałam też najpierw Polska, rzecz o Józefie Becku i to jest nasz minister spraw zagranicznych, dyplomata, polityk, który miał bardzo barwne i ciekawe życie i książka też go tak właśnie przedstawia. I Antoine de Paris, to jest polski geniusz światowego fryzjerstwa, taki jest podtytuł. Książkę napisała Marta Orzeszyna i to była mój taki creme de la creme, jeżeli chodzi o biografię w ubiegłym roku. Po prostu postać Antoniego Cierplikowskiego jest postacią tak fascynującą. To jest zwykły polski chłopak, prosty chłopak z Sieradza, który sięgnął po nożyczki, czesał koronowane głowy, był nazywany fryzjerem królów i królem fryzjerów. To był prekursor, jeżeli chodzi o światowe fryzjerstwo. Mieszkał oczywiście w Paryżu, miał swój salon obok Coco Chanel, był jej przyjacielem, był przyjacielem Picassa. To on wymyślił to, żeby kobiecie ściąć włosy, wymyślił fryzurę na chłopaczyce. To za jego sprawą kobiety zaczęły myć włosy, ponieważ nie obsługiwał i nie przyjmował w ogóle kobiet, które przychodziły do niego z brudnymi, niemytymi głowami. To on był też prekursorem takich współczesnych salonów fryzjerskich, gdzie kobieta przychodzi, żeby się zrelaksować, żeby zostać obsłużoną przez cały sztab ludzi. Do tej pory, kiedy to nie zostało przez niego tak zaproponowane, no kobiety się czesały w domach po prostu. Więc mamy się czym pochwalić. Taki polski jakby mistrz nożyczek światowej sławy. No, książka opisuje naprawdę fascynującą postać i gorąco zachęcam. Oczywiście te osoby, które się interesują trochę dwudziestoleciem międzywojennym, to naprawdę będzie świetna lektura. Ponadto przeczytałam też książkę Miedzianka, historia znikania Filipa Springera i to było moje największe z kolei zaskoczenie tego roku. Miejscowość, która mieści się nieopodal Jeleniej Góry. Ja w Jeleniej Górze w latach 90. przez parę lat mieszkałam i pracowałam. Miedzianka albo Kopferberg. W życiu nie słyszałam o takiej miejscowości, a mieszkałam tuż za Miedzą, można by powiedzieć. Miedzianka ma przebogatą historię, która zaczyna się jeszcze w czasach, kiedy była miejscowością właśnie niemiecką, Kopferberg, gdzie ważono piwo, gdzie był piękny rynek, gdzie mieszkało mnóstwo ludzi. Następnie Miedzianka przeszła w ręce polskie po wyzwoleniu i nastaniu PRL-u. Wpadła w ręce Rosjan, ponieważ do Związku Radzieckiego wywożono uran, który tam w Miedziance wydobywano. Były tam kopalnie uranu, więc znowu kolejna zwrot akcji i fascynująca opowieść o tej miejscowości. Autor przywrócił ją pamięci, a ja czytałam ją z wypiekami na twarzy. I to jest mój reportażowy numer jeden tego roku. O czym tu jeszcze powinnam Wam powiedzieć? O tym, że czytałam Trędowatą, o której już mówiłam na kanale. Przeczytałam dwie opowieści o Chopinie.
o których też już nie będę tutaj się rozwodzić. Przeczytałam Zagadkę Agnieszki Ptak i to jest taka słaba książka. Miała być to książka ze sztuką w tle, więc ja takie książki lubię, zresztą cenię bardzo Bezcennego Zygmunta Miłoszewskiego. Też tam jest obraz Rafaela z kolei takim dodatkowym, atrakcyjnym wątkiem. Ale tutaj ta zagadka jakoś nie zachwyciła, więc książki nie polecam. No i moim odkryciem, jeżeli chodzi o autorów, została Joanna Jaks. Wpadła mi w ręce jej książka Córka fałszerza, która jakby okładka mnie przyciągnęła do tej książki. Ja wiem, że się nie ocenia książki po okładce, ale w tym przypadku tak było. I książka, która jest napisana w 3 tomach, ma ponad 1000 stron, po prostu przewróciła moje wnętrze do góry nogami, pozytywnie oczywiście, ponieważ jest to historia umiejscowiona w okresie Republiki Weimarskiej III Rzeszy. Mamy tam Herberta von Reussa, ale główną bohaterką jest Judith Kellermann, która jest malarką, młodą dziewczyną żydowskiego pochodzenia, żydówką, i ona zajmuje się fałszowaniem obrazów i w ogóle cały wątek taki miłosny, wątek obyczajowy, wątek historyczny, wątek związany z tymi obrazami jest naprawdę bardzo fascynujący i ja bardzo szybko i z wielką przyjemnością przeczytałam tą książkę i na pewno pani Joanna Jaks jest u mnie w kolejce do kolejnych jej sag, bo się zorientowałam, że pisze sagi, więc na pewno będę ją czytać. Pewnie jesteście ciekawi, jaka książka najbardziej podobała mi się w 2021 roku. I to są Kukły Maciej Siembieda. Myślę, że tu osoby, które mnie oglądają od jakiegoś czasu, na pewno nie są zaskoczone i wiedzą, że Maciej Siembieda to jest ulubiony mój autor, jeżeli chodzi o powieści. Bardzo podoba mi się to, że potrafi on ze zwykłej takiej książki kryminalno-thrillerowej zrobić bardzo fascynującą przygodę, gdzie oprócz porcji rozrywki dostajemy też dużą porcję wiedzy i historii. Bo Maciej Siembieda zawsze nam o czymś ciekawym powie, o czymś ciekawym napisze. Jego polszczyzna, jego styl pisania tak wyjątkowo trafia w mój gust czytelniczy, że oczywiście nie mogłoby się obyć bez tego, żeby ta książka nie została moją książką roku. Ostatnią książką, o której chcę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o literaturę polską, to jest książka Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej Tomasza Grzywaczewskiego. I to jest reportaż, w którym autor zabiera nas w taką podróż śladami granic, których już nie ma, granic, które były w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc zaczynamy od Kaszub, potem jest Wielkopolska, Śląsk, Bieszczady, Kresy, Mazowsze i Pomorze. I tak w całą drogę razem z autorem i z jego bohaterami badamy tak naprawdę, jak ta granica wpłynęła na życie tych bohaterów tej książki, czy jak może nawet wpływa do dziś. No, to była też bardzo fajna przygoda śladami tego, co już przeminęło tak naprawdę, więc to też taka podróż sentymentalna, bardzo fajna pozycja i bardzo gorąco Wam ją polecam. To taka też tęsknota za tym, co było i minęło. No i w zasadzie to jest wszystko. Przeczytałam jeszcze kilka książek, o których już nawet nie chcę wspominać. Natomiast jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o kilku książkach z literatury dziecięcej. I tu zrobiłam sobie naprawdę taką podróż sentymentalną. Zaczęłam bowiem od Harry'ego Pottera. Harry Potter to była książka, którą ja czytałam, jak moja siostra
była taką 10-letnią dziewczynką i te książki się pojawiały na rynku w księgarniach. I w zasadzie to była moja taka jedyna przygoda z tym Harrym Potterem. Minusem było właśnie to, że te książki się pojawiały chyba co roku i ja co roku brałam nową i czytałam, nie pamiętając już tak naprawdę, co się działo w poprzedniej. Dopiero film otworzył mi znowu oczy na ten świat, zresztą jestem jego wielką fanką, ale postanowiłam sobie powrócić do pierwowzoru. I ten pierwowzór bardzo w przyjemny sposób mnie zaskoczył, a to za sprawą Piotra Frączewskiego, ponieważ to jego audiobooka wysłuchałam. Nie czytałam książki fizycznie w papierze, tylko słuchałam audiobooka, jego interpretacja, tembr głosu, ta osobowość w ogóle spowodowała, że zakochałam się na nowo w tym świecie Harry'ego Pottera. Drugą moją podróżą sentymentalną to była podróż z Adamem Bachdajem. I tutaj wielkie fanfary dla wydawnictwa Literatura, które te książki w bardzo pięknej, twardej oprawie i w takim nowym odświeżeniu wydaje. Tu jest akurat Podróż za jeden uśmiech. To książka, którą ja mogę czytać bez końca. Mogę oglądać film z Opoltku i Dudusiu 100 razy, tak jak mój mąż Rancho. I nigdy mi się nie znudzi. Oprócz tego przeczytałam Kapelusz za 100 tysięcy, który o dziwo się okazuje, że jest lekturą szkolną, co bardzo sobie cenię i to jest plus jakby dla szkoły. Co tam jeszcze było? Stawiam na Tolka Banana i Wakacje z duchami. Wakacje z duchami to też moja książka z dzieciństwa, a film chyba w każde wakacje u dziadków oglądałam, więc bardzo, bardzo taka podróż właśnie sentymentalna. Zresztą już się powtarzam, ale tak jest. I druga taka wyprawa to była wyprawa do książek z cyklu Pan Samochodzik Zbigniewa Nienackiego. I też mam wszystkie tomy. Tu prezentuję Wam tylko jedną. Akurat Pan Samochodzik i Zagadki Fromborka, ale lubię też Pan Samochodzik i Tajemnica Tajemnic, Niesamowity Dwór. To są przygody takiego kustosza i historyka sztuki, śladami właśnie, śladami zagadek historycznych rozwiązuje on różne, poszukuje skarbów i rozwiązuje on różne tajemnice. Przy okazji przybliżając też historię. I ta książka, Pan Samochodzik i Zagadki Fromborka, to była moja pierwsza literatura dziecięca, z którą się zetknęłam w swoim życiu, z historią w tle. I w ogóle taka, gdzie historia odgrywała bardzo ważną rolę. I też dlatego to był taki impuls, taka książka, która zapoczątkowała tą kulę śnieżną i spowodowała, że ja jestem wielką fanką historii, wielkim miłośnikiem. Właśnie przez to, że przeczytałam książkę, w której ta historia była podana w taki lekki, łatwy i taki strawny i bardzo interesujący sposób. Więc jakby to tyle chyba z tego, co chciałam dzisiaj Wam zaprezentować. Podsumowując już ten odcinek, tak jak widzicie, czytałam mało literatury obcej, dużo literatury polskiej, mało powieści, dużo reportaży. Mam nadzieję, że ten filmik Was nie zanudził, że był dla Was w jakiś sposób inspiracją. No i cóż, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!